razem w galerii na Stryszku gościmy tego oto młodego człowieka, Łukasza Cichego, a właściwie nie jego osobiście, tylko eksponaty, które zgromadził przez lata pasjonowania się historią i pamiątkami ziemi zdunowskiej. Zbierał i zbierał i zbierał, nazbierał tyle, że się udało wypełnić tymiż przedmiotami galerię na Stryszku, nie najmniejszą na świecie w końcu. Wprawdzie uzupełniliśmy miejsca, których nie udało się zapełnić tymi eksponatami, kilkoma przedmiotami pochodzącymi ze zbiorów Izby Muzealnej Zdunowskiego Ośrodka Kultury, ale jest ich naprawdę niewiele i myślę, że nikną w tym zbiorze Łukasza. Łukasza wszyscy w Zdunach znają, a jak nie znają, to dzisiaj go poznają między innymi z informacji, które o nim zamieściliśmy na górze na Stryszku. Ponieważ zwyczajem takim jest, że jeśli mamy do dyspozycji człowieka, którego eksponaty wystawiamy na górze, że on również kilka słów o tych swoich eksponatach mówi tu na dole, a potem dopiero idziemy na górę. Taką mamy świecką tutaj tradycję z Duna. No i tym razem nie będziemy od niej się uciekać, prawda? Tylko dalej będziemy celebrować tą rzecz. Dlatego Łukaszu, proszę o to teraz. Witam serdecznie na mojej wystawie. Co prawda kolekcjonowałem to przez 5 lat. Nie wiem ogólnie, co powiedzieć o tej wystawie, bo pytanie pojawi się dopiero na górze. Państwo ujrzą. A to warto dodać, że to jest też specyfika naszych wystaw, że bliski jest kontakt z niejako twórcą tej wystawy i można go zapytać, złapać na jakieś niekompetencje przy okazji. Tutaj wiem, że jest nauczycielka Łukasza, byłbym na jego miejscu szczególnie stremowany. Prosimy o łaskę dzisiaj dla Łukasza. Szanowni Państwo, ponieważ nie ma co przedłużać, jak widzimy, Łukasz jest bardziej nastawiony na to, żeby zetrzeć się z Państwa pytaniami na górze, ja zapraszam po tradycyjną lampkę osoby pełnoletnie wina lub białego lub czerwonego, a osoby niepełnoletnie lub kierujące pojazdami mechanicznymi po sobie. Przewidzieliśmy te ewentualnie, że takie się mogą znaleźć. Sam jestem zmotoryzowany, ani kropelki. Zapraszam wobec tego wszystkich gości celowo przybyłych i tych przypadkowych na górę do obejrzenia eksponatu Łukasza Cichego. Generalnie jest to wystawa o charakterze historycznym, obejmująca swoim zasięgiem te eksponaty, które można było zebrać. Zapraszam. Thank you.